Dzisiaj wydaje mi się, że największe emocje budził jednak program Halo tu Polsat. Krzysztof Ibisz i Katarzyna Cichopek obiecali mi, że to będzie innowacja na tym rynku telewizji śniadaniowej, ale ja właśnie zwróciłem uwagę na Kasię i Maćka, nowych prowadzących. Czy dla Pana było taką absolutnie naturalną decyzją, że to właśnie oni muszą zasilić stajnię gwiazd Polsatu, kiedy tylko nadarzyła się taka okazja? Wie Pan, mieliśmy swoje dwie gwiazdy, Maciek Grogi, Agnieszka Chyży. Druga para to Krzysio i Paulina. I szukaliśmy trzeciej pary, bo trzy dni to, żeby to sensownie zagospodarować, żeby w grafiku nie zabrakło miejsca, trzeba mieć trzecią parę, a nawet czasem czwartą. Nad czwartą pracujemy, ale trzecia, wybór padł na Kasię i Maćka, dlatego że oni sami odeszli. Złośliwi mówią, że w ostatnim momencie, ale nieważne, odeszli. Zostawmy to złośliwym. Kasia w dodatku, no jakby wróciła do domu, wyszła z Polsatu. No więc dla mnie to było istotne, żeby taką parę zawodowców zatrudnić, żeby mi troszkę rozkręcili ten poranny program. W ostatnia edycja Tańca z Gwiazdami, w niej wystąpił Filip Heiser. Podczas naszej sesji zdjęciowej dla Viva, gdy miałem okazję się z nim spotkać, mówił wielokrotnie o swoich planach, o tym, jak chciałby tutaj w Polsacie jeszcze działać. Czy jest dzisiaj miejsce dla Filipa Heisera w Waszej telewizji? Rodzinę Heiserów, jak Pan widział, reprezentuje ojciec, Zygmunt, tak? Pan Zygmunt. Halo tu Polsat jest tylko trzy dni, tylko trzy pary. Więc na dzisiaj nie było takiej możliwości, a myślę, że generalnie Filip musi mocno popracować, żeby być kandydatem do telewizji na żywo. On to wie i pewnie jeszcze doczekamy takich czasów. Ja bardzo w niego wierzę, jestem jego fanem, zawsze mu kibicuję, ale kibicowania, praca to czasem dwie różne bajki. Ale Halo tu Polsat to nie jedyny format Polsatu. Faktycznie ta telewizja na żywo jest wymagająca, jednak macie Państwo wiele propozycji dla widzów, które nie są nagrywane na żywo. Czy w Pana głowie są inne pomysły na Filipa? Czy te drzwi są dla niego po prostu otwarte? Bo absolutnie nie wiem, jaka jest sytuacja na dzisiaj. Wie Pan, nie do końca mnie Pan na tę rozmowę namówi, dlatego że ja dawno nie rozmawiałem z Filipem. Ja go lubię, sporo czasu spędziliśmy razem, ale też mam nowe gwiazdy, nowe wyzwania. W stacji telewizyjnej dyrektor programowy tylko teoretycznie decyduje o programie. Te decyzje są zbiorowe, jest wielu ludzi. No w końcu to jest tak, że dzisiaj właściciele Polsatu pozwolili mi zainwestować wiele pieniędzy w to, żeby ta ramówka powstała. Ale to nie jest firma charytatywna. My jesteśmy biznesem telewizyjnym i musimy na to patrzeć racjonalnie. Przed nami nowy Taniec z Gwiazdami, format uwielbiany przez widzów. Czy Pan odczuwa pewnego rodzaju presję? Dlaczego to pytam? Bo poprzednia edycja była absolutnie gwiazdorska, wszystko było na najwyższym poziomie. Ta oglądalność też była niezwykłym, przynajmniej dla mnie, zaskoczeniem. Sam nie opuściłem żadnego odcinka. Teraz mamy znowu cudowną plejadę gwiazd, ale czy da się powtórzyć dwa razy tak wielki sukces? Wie Pan, ja myślę, że to jest uroda tego formatu. On był 13 edycji w TVN-ie. 15, to jest 15 edycja w Polsacie. Jak go sprowadzałem do Polski, a byliśmy wtedy chyba trzecią stacją na świecie, która po BBC, Australijczykach wprowadziła go na rynek, to wiedziałem, że to są piękne ramy, na których można powiesić taką wielką telewizyjną rozrywkę. Tańczyć powinien umieć każdy. Więc dlatego jest w miarę łatwo zaprosić gwiazdy, że one w tym programie nie muszą robić jakichś wielkich wygibasów. Oni muszą tylko pięknie tańczyć. To jest dla każdej gwiazdy też pewien rodzaj ćwiczeń fizycznych, odchudzania, spojrzenia na siebie, na własne umiejętności, próba przekroczenia własnych granic. Dobrze, do tej pory tańczyłam towarzysko, a teraz muszę tańczyć prawie zawodowo. Dla gwiazd to jest ogromny wysiłek i stąd czasami
no, trzeba te 3 miesiące zagwarantować w swoim dosyć wypełnionym życiorysie. Ta polska edycja Tańca z Gwiazdami jest dzisiaj stawiana jako wzór na tym światowym rynku, z tego co wiem. I ten najwyższy poziom prezentował też przez wiele lat w Polsacie Maciek Dowbor, który rozstał się ze stacją kilka miesięcy temu. Jak pan zareagował na tę decyzję? Bo chyba nie jest tajemnicą, że Maciek z takimi myślami borykał się od pewnego czasu. Wie pan co, to nie jest obóz, to nie jest jakaś strefa 51, to jest telewizja. Ona korzysta z dostępnych gwiazd. Maciek podjął taką decyzję. Próbowałem go przekonać, ale wiedziałem, że jest zdecydowany. Musi dokonać jakiejś zmiany, tak mi powiedział w swoim życiu. To już chciał zrobić wcześniej, ale jeszcze chciał poczekać, co się stanie. Mieliśmy trudne spory rodzinne, w związku z tym to też nie ułatwiało całej sytuacji. Wybrał drogę inną poza Polsatem, ale zawsze jest tu mile widziany. Krzysztofie, halo tu Polsat, nowe zawodowe wyzwanie właściwie przed Wami. Na czym Ci zależy, bo jednak ta silna jest konkurencja aktualnie na rynku, jeśli chodzi o pasmo śniadaniowe? Bardzo dobrze, że jest silna. My wspieramy konkurencję, dlatego że silna konkurencja to silny program. Więc my się cieszymy, że ona jest. I tak jak mamy powiedzmy jedno śniadanie w jednej telewizji, drugie śniadanie w drugiej, to u nas brunch. Dużo pełniejsza oferta, wysmakowane danie. Dla mnie sensem i taką misją telewizji porannej, zwanej też śniadaniową, jest to, żeby ona inspirowała. Czyli postaramy się robić takie tematy, które potem być może będą zajawką dla naszych widzów, jakąś nową ciekawostką, może nową miłością, może czymś, co będą chcieli bardziej rozwinąć, coś tak ugotować, z czym się bardziej zapoznać, grać na jakimś instrumencie, zgłębić jakiś temat, o którym mówi nasz gość. Dla mnie inspiracja jest słowem kluczem. A czy dobry nastrój. No, dobry nastrój w Polsacie jest zawsze z Wami, to też jest oczywiście rzecz, która zawsze nam towarzyszy. Ale pytanie, czy faktycznie zdarza Ci się zajrzeć do kanału na Dwójce bądź w TVN-ie, żeby podejrzeć tę konkurencję, czy mógłbyś coś powiedzieć, jak oceniasz te programy? Ostatnio przyznam, że zaglądam, żeby zobaczyć i myślę, że nasza oferta będzie wyjątkowa i dobra. Wiedziałem, że oglądasz, bo research jednak jest też elementem Twojej pracy, więc ta odpowiedź mnie zupełnie nie zaskoczyła. Wasze nowe twarze w Polsacie, Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, fantastyczny team będziecie tworzyć. Tak naprawdę dla Kasi to jest powrót do Polsatu. Czy obserwując te zmiany w telewizji polskiej, spodziewałeś się, że prędzej czy później taka Wasza powrotna współpraca nastąpi? Miałem nadzieję, ponieważ jak ja się bardzo lubię, prowadziliśmy razem 5 edycji, jak oni śpiewają, wiele festiwali i różnych koncertów. Z Kasią się super pracuje, mamy dobry przelot, mamy podobny vibe, więc myślałem, że ona kiedyś wróci tu do rodziny telewizji Polsat. Kasia była w Polsat Cafe również, tu ja także pracuję. Natomiast że z Maćkiem to super, Maćka lubię, znamy się od lat, nigdy razem nie pracowaliśmy, ale często gdzieś tam sobie gadamy, spotykamy się w przelocie na różnych wydarzeniach, także wydaje mi się, że to po prostu super, że będą z nami no tak, tacy ludzie jak oni, tacy jaśni, uśmiechnięci, pasujący do naszej paczki. Mhm. Żeby mogły przyjść nowe twarze, czasami trzeba się z kimś pożegnać. Tutaj kilka tygodni temu taką decyzję podjął Maciek Dowbor, twój serdeczny kolega ze stacji. Jak ty przyjąłeś tę informację? Bo to jednak 20 lat pracy w Polsacie, kawał czasu. No tak, no oczywiście ze smutkiem, dlatego że z Maćkiem mieliśmy także przelot takiego, może powiedział, specjalnego poczucia humoru. My tak żartowaliśmy z takim przekomarzaniem, co dla niektórych mogło... nie umiałem z Maćkiem normalnie zrobić wywiadu, bo ma taki styl. Ma taki styl, ja też taki styl wchodziłem i to może się komuś wydawać niesympatyczne, ale to właśnie nasz sposób żartowania. I my lubiliśmy tak się przekomarzać, więc tego poczucia humoru będzie mi brakowało, ale trzymam kciuki za Maćka w jego dalszej drodze. Nikt nie wie, co to będzie, wie tylko Maciek. Życzymy jak najlepiej. Oczywiście. Na koniec zapytam o Twoją drogę, bo tak jak Maciek 20 lat w Polsacie, u Ciebie też kawał czasu. 24, dokładnie. Czy byłeś kiedyś w takim momencie, że jednak pomyślałeś sobie, kurczę, może czas zmienić swoją drogę, może telewizja mnie w jakiś sposób przytłacza, może po prostu wpływa na przykład na moje życie prywatne, którym powinienem się bardziej zaopiekować. Jakieś takie momenty przełomowe? Nigdy nie miałem. Ja kocham telewizję i zawsze kochałem jako medium, które ma wpływ na życie. Teraz można powiedzieć, to się rozszerza na sociale, także na internet. No ale była to telewizja i zawsze mnie ten świat fascynował. Jako mały chłopak chciałem
tam być w tej telewizji i w sumie tak to się stało. Uwielbiam publiczność, lubię ten kontakt, uwielbiam programy na żywo, dlatego tak kocham Taniec z Gwiazdami. To są jakby wyjątkowe emocje, tu jest moje miejsce. Nigdy nie myślałem o tym, żeby zmienić zawód. Nie mam planu B, bo wydaje mi się, że jak się ma plan B, to niektórzy mówią dobrze, ale moim zdaniem niekoniecznie, ponieważ jeżeli nie masz planu B, to musisz być tu i teraz na 100% i zawsze tak się staram robić. Spotykam się z ogromną sympatią widzów, gdziekolwiek jestem i wydaje mi się, że gdyby gdzieś tam zrzucili mnie ze spadochronu w jakiś dowolny punkt w Polsce, to gdybym zapukał, to dostałbym kubek ciepłej herbaty. Myślę, że nawet cały obiad. Dziękuję.